Ksiądz Józef Tischner. Pomoc w rachunku sumienia. Nakładem wydawnictwa Znak. Nagranie studia książki mówionej Zakładu Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie w roku 2001. Czyta Ksawery Jasieński. Nikt nie jest w stanie robić rachunku sumienia za kogoś innego. Nikt nie mieszka w środku serca człowieka. Nie znaczy to jednak, by nie można było pomóc bliźniemu w tropieniu win. Niniejszy szkic jest pomyślany jako taka właśnie pomoc. Pisałem go z myślą o czytelnikach książki Przekonać Pana Boga. Ale bezpośrednią przyczyną jego powstania była prośba księdza Ryszarda Juszczaka, duszpasterza z Londynu, który chciałby dać swoim penitentom materiał do refleksji nad winą we współczesnym świecie. Mam wobec księdza Ryszarda ogromny dług wdzięczności. Cieszę się, że mogłem coś dla niego zrobić. Na dodatek coś takiego, z czego i inni będą, jak mniemam, mieli jaki taki pożytek. Przed oczy Twoje, Panie, winy nasze składamy. O tym, że na świecie jest wiele zła, wiemy wszyscy. Często robimy rachunek sumienia światu. Szczególnej odwagi i dojrzałości potrzeba jednak do tego, by w ogromnej rzece zła wykryć mały strumyk, którego początki są we mnie. Nie byłoby tego strumyka, gdyby nie było mnie. Jestem początkiem, częścią rzeki. Zgrzytem w harmonii. Odkrycie takie jest początkiem osobistego rachunku sumienia. Przestajemy rozliczać świat, a zaczynamy rozliczać siebie. Aby jednak rachunek sumienia mógł być dobrze przeprowadzony, potrzeba szczególnych warunków. Rachunek sumienia robi chrześcijanin. Ma za chwilę przystąpić do sakramentu pokuty. Nawet uświadamiając sobie własny grzech, nie zapomina o tym, że jest chrześcijaninem. A być chrześcijaninem znaczy przede wszystkim umieć być wdzięcznym Bogu za wszystko, co nas spotyka i za wszystkich, których my spotykamy. Święty Paweł pisze, wdzięcznymi bądźcie. Pokuta jest także wyrazem wdzięczności. Z poczuciem wdzięczności stajemy w obliczu miłosiernego Boga. Uwalniamy się od zakłamania. W życiu codziennym niewiele jest takich sytuacji, w których możemy stanąć wobec ludzi bez jakiegoś zakłamania. Nie zawsze musi ono być grzeszne, ale zawsze oznacza jakąś grę. Zastępujemy twarz maską. W rachunku sumienia inaczej. Tu maski nie mają już sensu. Syn marnotrawny wraca. Ot i cała prawda. Zbliża się do progu pełen ufności. Pisze święty Jan Ewangelista. A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Uświadamiamy sobie również naszą wolność. Trzeba się jej dobrze przyjrzeć. Chodzi o wolność wobec dobra i zła. Oczywiście nie jesteśmy bezgranicznie wolni. Jesteśmy wolni wobec dobra i zła i z tego robimy rachunek. Wszelkie zło oznacza chorobę wolności. Tak to ja jestem początkiem strumyka zła, który wpada do rzeki. Co to znaczy, że ja jestem? Może znaczyć, miałem złą wolę, czyli wolę czynienia zła. Na przykład ten, z kim jestem skłócony, szukał pojednania ze mną. A ja konsekwentnie odpowiadałem pogardą. Jego wyciągnięta dłoń wprawiała mnie w tym większą wściekłość. Może również znaczyć, miałem wprawdzie dobrą wolę czynienia dobra, ale wola ta nie była dość konsekwentna. Niekonsekwencja może przybrać dwie formy — braku rozeznania lub słabości. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie rozeznałem dokładnie sytuacji, nie pomyślałem, zagubiłem się w pośpiechu życia,
choć dobrze chciałem. Poza tym jestem słaby. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało mdłe. Człowiek jest tylko człowiekiem, podlega naciskom, nosi w sobie mnóstwo lęków i choć ma dobrą wolę, niewiele może. Często dopada go słabość, nawet w ogrojcu. W obydwu przypadkach, a więc w przypadku zaćmienia rozumu i spętanej woli, należy rozważyć, jak wielkie było zrodzone stąd zło, czy zatem przewinienie było ciężkie czy lekkie, czy w danych warunkach było do uniknięcia, czy jest do naprawienia. Pytamy, stając w obliczu Boga, który jest prawdą. Rachunek sumienia jest integralną częścią nawrócenia. Rachunek sumienia robi ten, kto chce się nawrócić, a w jakimś sensie już się nawrócił. Nawrócenie jest wykwitem wolności. Wolność chrześcijanina wyraża się nawróceniem. Czym jest nawrócenie? Trzeba rozróżnić między nawróceniem a poprawą. Wyobraźmy sobie podróżnika, który wsiadł do niewłaściwego pociągu. Ma wykupiony bilet, w czasie podróży stara się pomagać bliźnim, dzieli się chlebem z głodnymi. Wszystkie te i tym podobne dobre uczynki nie ratują go jednak od błędu podstawowego. Jego błąd nie tkwi bowiem w uczynkach, lecz w całym sposobie bycia. Jeśli nasz podróżnik chce dojechać do celu, musi zmienić kierunek jazdy, musi się nawrócić. Z poprawą mamy natomiast do czynienia wtedy, gdy pociąg jest właściwy, kierunek jazdy słuszny, jedynie zachowanie w pociągu nie jest właściwe. Rachunek sumienia musi objąć nie tylko sferę uczynków, ale musi sięgnąć głębiej ku podstawom, ku celom, ku ich źródłom, ku sposobom otwierania się na świat. Nawrócenie, cudowny przywilej wolności, oznacza więc najpierw i przede wszystkim wyzbycie się śmiertelnego grzechu, jakim jest wola zła. W miejscu woli zła musi zapanować wola dobra. Zło dobrem zwyciężej. Nawrócenie oznacza również wyzwolenie z przesądów, złudzeń, kłamstw, które powodują, że ci, co mają oczy ku widzeniu, nie widzą, a ci, co mają uszy ku słyszeniu, nie słyszą. Oznacza wreszcie umocnienie woli. Trzeba poznać własną słabość i nie wystawiać siebie na próby ponad siły. Trzeba szukać pomocy w czynieniu dobra w Bogu i bliźnim. I wreszcie trzeba wciąż zastanawiać się nad sensem wolności. Nasza wolność ma się stać naszym osobistym dobrem, które otwiera nas na prawdę i dobro wokół. Nawrócenie oznacza niekiedy również wyzwolenie od swoistego lęku, który dopada sprawiedliwych, lęku przed własnym miłosierdziem. Pytamy, dokąd mnie to zaprowadzi? Dziś dajemy palec, jutro rękę, a co damy w przyszłości? Trzeba splatać miłosierdzie z roztropnością i to też jest nawróceniem. A wszystko to ma się dokonywać w duchu prawdy. Nie chodzi o to, by grzechów było mało lub dużo, lecz chodzi o odnalezienie siebie, swej wielkości i nędzy w świetle prawdy. Sumienie żyje z prawdy. Prawda odnajduje w sumieniu swe życie. Przechodząc przez młyn sumienia, prawda staje się naszym chlebem codziennym. Rysują się trzy kierunki, którymi pobiegnie refleksja naszego sumienia. Stosunek do Boga, stosunek do bliźnich i stosunek do siebie samego. Pierwszy kierunek. Nasz stosunek do Boga. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego. Święty Jan pisał, Bóg jest miłością. W tradycji Kościoła
pojawiły się dwie formuły, które odsłaniały głębiej dojrzewanie chrześcijańskiej wiary. Wiara szuka zrozumienia i rozumienie szuka wiary. Przykładem wiary szukającej rozumienia jest Maria Panna, która podczas zwiastowania postawiła aniołowi pytanie, jak mi się to stanie? Przykładem rozumienia, które szukało wiary, była postać Nikodema, wsłuchującego się w nauki Chrystusa. Trzeba jednak powiedzieć, że w codziennym życiu religijnym te dwie postawy zazębiają się i krzyżują. Są sprawy, w które wierzymy, choć nie do końca je rozumiemy, i są sprawy, które rozumiemy, a rozumienie to jest odskocznią dla naszej wiary. Czasem nasza wiara szuka rozumienia, a czasem rozumienie szuka wiary. Jedno pozostaje istotne – związek wiary i rozumienia. Wiara i rozumienie to dwie duchowe moce ściśle ze sobą powiązane. Kto chce mieć samo rozumienie bez wiary, ten błądzi. I błądzi ten, kto chciałby wierzyć, nie próbując rozumieć. Tajemnice wiary nie zabijają rozumu, ale go uskrzydlają. Ani rozum nie powinien lękać się wiary, ani wiara rozumu. Bóg jest miłością. Ale czym jest miłość? Nie ma innej drogi do odpowiedzi, jak otwarcie się na przykłady miłości wśród ludzi. Ludzie naprawdę się kochają. Trzeba również spojrzeć w głąb własnej miłości. Ale miłość ludzka jest tylko dalekim odblaskiem miłości Boga. Wielką księgą miłości jest Ewangelia. Kto chce zobaczyć miłość Boga ku człowiekowi, niech się przyjrzy życiu Chrystusa i wsłucha w Jego nauki. Powinien uświadomić sobie wtedy, że niezawodnym znakiem miłości jest zmartwychwstanie. Coś, co obumarło, zaczyna na nowo żyć. Gdzie przejdzie miłość, powstaje życie, albowiem przyszedł, by życie dać. Na podstawie tego, co powiedzieliśmy, możemy pokusić się o wskazanie kilku przykładów grzechu przeciwko wierze. Grzechem bodaj najbardziej dziś powszechnym jest niedojrzałość wiary. Wiara niedojrzała zatrzymuje się jakby w połowie drogi. Wiara taka myśli o Bogu, szuka Boga, może nawet modli się do Boga, nie jest jednak w stanie sięgnąć do Boga, który jest miłością. Wiara niedojrzała to wiara, która nie wie, czym naprawdę jest miłość. Gdy więc wznosi się do Boga, omija to, co w Bogu jest naprawdę boskie. Można zapytać, czy Boga czci, czy Bożka? Oczywiście nigdy nie będzie tak, abyśmy w ziemskich warunkach mogli wypracować w sobie doskonały obraz Boga, który jest miłością. Ważne jest jednak, abyśmy mieli świadomość kierunku, w którym mamy podążać, i abyśmy wiedzieli, że doskonaląc własną miłość, doskonalimy w sobie obraz Boga, który jest miłością. Innym przykładem niedojrzałości jest zapominanie o Bogu nadziei. Miłość i nadzieja idą ze sobą w parze. Czasem na pierwszy plan wysuwa się miłość, czasem nadzieja. Bóg nadziei to Bóg naszych życiowych prób, gdy tym, co nam grozi, jest rozpacz. W takich sytuacjach nagle bliskie stają się nam takie postacie Biblii, jak Abraham, Hiob, jak umierający na krzyżu Chrystus. Jesteśmy dziećmi tego, w kim złożyliśmy nasze nadzieje. Dojrzewanie wiary wyraża się spełnianiem aktów religijnych. Religio znaczy więź. Akty te są niczym kroki na drodze ku Bogu. Dla chrześcijanina
aktem zasadniczym jest udział w Eucharystii. Eucharystia jest uobecnieniem Boga miłości wśród ludzi. Odejście od Eucharystii Kościół uważa za grzech. To zrozumiałe. Wystarczy dobrze wczuć się w prawdę o Eucharystii, by zrozumieć i uznać naukę Kościoła. Podobnie odejście od modlitwy. Także nieświęcenie dnia Bogu poświęconego. Pytamy więc, jak wyglądało moje uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej? Jak wyglądała moja modlitwa? Gdzie leżą źródła ewentualnych przewinień? Wędrówka w stronę Boga miłości nie jest łatwa. Dlatego dobrze mieć obok siebie mistrzów tej wędrówki. Myślę przede wszystkim o wielkich pisarzach religijnych, mistykach i teologach, którzy wyprzedzili nas w tym wędrowaniu, takich jak święty Augustyn, święty Jan od Krzyża, mistrz Eckhart, Jan Tauler, czy współczesny nam Tomasz Merton. Czy nasza wiara ma takiego mistrza? Czy może pewni siebie udajemy się tam bez jakiejkolwiek pomocy? Byłby to niewybaczalny błąd i przejaw pychy rozumu, który się zamknął w samym sobie. Drugi kierunek. Nasz stosunek do bliźnich. A bliźniego swego jak siebie samego. Tak brzmi druga część najważniejszego z przykazań. Ewangelia dodaje do niego istotne uzupełnienie. Miłujcie się, jak ja was umiłowałem. Drogowskaz stał się jeszcze bardziej konkretny. Także w tej dziedzinie musimy odróżnić warstwę przekonań, to w jakim pociągu jedziemy, w której mogą znaleźć się źródła błądzenia, i warstwę uczynków, które płyną lub nie płyną z przekonań. A kto jest moim bliźnim? Pytano Chrystusa. Obok pobitego przez zbójców przechodzili obojętnie rozmaici ludzie. Zapewne uważali, iż pobity nie jest ich bliźnim. Takie były ich przekonania, ich pociąg, do którego zostali wtłoczeni. Pojęcie bliźniego może przyjmować rozmaite znaczenia. Ewangelia uczy, że bliźnim jest każdy człowiek, a szczególnie człowiek potrzebujący naszej pomocy. Jeśli w tej szczególnej sytuacji ty nie pomożesz, to znaczy, że on zginie. Bliźni jest tym bardziej bliźnim, im bardziej ty, właśnie ty, możesz mu pomóc. Dlatego pojęcia bliźniego nie da się zamrozić i ująć w martwą definicję. Trzeba je traktować jako kierunek naszego otwarcia na ludzi. Ludzi, którzy przychodzą jako dar Boga, bliźniego jak siebie samego. Oznacza to najpierw uznanie dla miłości siebie. Dobrze uporządkowana miłość zaczyna się od miłości siebie, mówią teologowie. Istotnie, gdyby nie było miłości do siebie, nie byłoby też miary miłości do bliźnich. Miłość do siebie nie może być jednak większa niż miłość do bliźnich. Gdy staje się większa, człowiek popada w błąd egoizmu. Może się jednak zdarzyć błąd przeciwny, gdy miłość do bliźniego staje się większa niż miłość do siebie. Człowiek popada wtedy w chorobliwy altruizm. Altruizmem takim byłoby, gdyby ktoś na przykład celem ratowania bliźniego od wiecznego potępienia sam skazał się na potępienie. Utrzymanie właściwej proporcji między miłością do siebie a miłością do bliźniego jest zasługą cnoty roztropności. Teksty objawione mówią nam, że główną przyczyną błądzenia w naszym stosunku do bliźnich jest zazdrość. Dziś mówi się często o resentymencie. Zazdrość i resentyment stały u początków grzechu Kaina. Nie pozwoliły one Kainowi przyznać, że ktoś, jego brat,
może być lepszy od niego. Zazdrość nienawidzi bliźnich nie dlatego, że są źli, ale dlatego, że są dobrzy, a nawet lepsi od nas. W gruncie rzeczy nienawidzi ona dobra, o ile nie jest jej dobrem. Zazdrość rzuca podejrzenia, oskarżenia, wiecznie demaskuje innych, nie spocznie, dopóki nie dowiedzie, że bliźni jest niecnym obłudnikiem. Ustawia między ludźmi krzywe zwierciadła, a następnie skłania ich do tego, by się nawzajem prostowali. Ludzie mogą się nawet zabijać, wierząc, że Bogu wyrządzają przysługę. Dlatego nasza praca nad miłością bliźniego musi zacząć się od nawrócenia, które polega na oczyszczeniu oka i ucha. Patrzeć na człowieka tak, jak patrzył Chrystus. Słuchać człowieka, jak słuchał Chrystus. Źdźbło w jego oczach widzicie, ale belki we własnych oczach nie widzicie. Trzeba wciąż uczyć się człowieka, odkrywając w nim Boże dziecięctwo. Trzeba mieć oko dobrego pasterza. Wymaga to bezustannej wewnętrznej polemiki z ideologiami przemocy, z rasizmem, nacjonalizmem, ksenofobią, antysemityzmem i tysiącami innych uprzedzeń, czyli duchowych pociągów, w które zostaliśmy wciśnięci. Przede wszystkim jednak należy przezwyciężyć postawę, wedle której grzech bliźniego ma być usprawiedliwieniem mojego grzechu. Jeśli jemu wolno, to i mnie. To ogromny błąd. Życie sumienia nie polega na równaniu w dół. Celem pracy nad sobą jest zaprowadzenie ładu w miłości. Miłość jest siostrą mądrości. W głupim nie ma dość materiału na dobroć. To właśnie mądrość wprowadza porządek w świat miłości. Dzięki mądrości miłość wie, komu, co i kiedy jest winna. Spróbujmy wskazać na główne zasady tego ładu. Ładu, który powinien przejawić się na poziomie uczynków. Fundamentem ładu w miłości jest wierność. Oznacza ona, że bliźni może na nas liczyć. Nie zawiedziemy słusznych nadziei, jakie się nam powierza. Mąż nadziei żony, żona męża, rodzice nadziei dzieci, dzieci nadziei rodziców, nauczyciel uczniów, lekarz pacjentów i tym podobne. Grzechem głównym przeciwko wierności jest zdrada. Zdrada polega na wydaniu krwi sprawiedliwego, Judasz. W tradycji chrześcijańskiej zdrada jest grzechem najcięższym, jest urzeczywistnieniem największego zła, do jakiego zdolny jest człowiek. Od zdrady w sensie radykalnym należy jednak odróżnić różne odmiany niewierności jako pozostawienia bliźniego bez należnej pomocy. Oto Piłat umywający ręce, oto Piotr, który zarzeka się, nie znam tego człowieka. Pytamy więc sumienia, czy nie jestem winny winą Judasza, winą Piłata, winą Piotra. Wielkim problemem ładu miłości może być niekiedy przebaczenie komuś, kto nas zdradził lub jakoś inaczej skrzywdził. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czasem trudno wybaczyć. Trudno mówić, że nie boli, gdy wszystko boli. Bolejąc nad doznaną krzywdą i niemożnością przebaczenia, trzeba usunąć pewne nieporozumienie. Trzeba pamiętać, że przebaczenie nie oznacza uniewinnienia. Gdy przebaczam, to wcale nie twierdzę, że nie było zła. Wręcz przeciwnie, zło było i właśnie dlatego mogę przebaczyć. Przebaczenie oczyszcza mnie, a nie mego winowajcę. Oczyszcza z pragnienia odwetu.
Mogę teraz złożyć sprawę w ręce Boga. Niech On będzie sędzią. I jeszcze jedno. Dlaczego przebaczam? Przebaczam, bo Bóg pierwszy przebaczył. Nic tak nie odsłania obrazu Boga w człowieku, jak właśnie zdolność do wybaczania. Bóg wybaczył mnie, ja wybaczam Tobie. Przebaczenie może wyrażać się rozmaicie. Najgłębszym wyrazem ewangelicznego przebaczenia jest szczera modlitwa za krzywdziciela. Boże, przebacz mu, bo nie wiedział, co czyni. Życie rodzinne. Chrześcijańska etyka życia rodzinnego jest głęboko zakorzeniona w tekstach biblijnych. Dlatego, robiąc rachunek sumienia ze spraw płci, należy przypomnieć sobie biblijne teksty o rodzinie, o małżeństwie. Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam. Bóg daje mężczyźnie niewiastę, kość z jego kości, ciało z jego ciała, istotę równą mu i bliską, pomoc przychodzącą od Pana. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną, tak ściśle, że stają się jednym ciałem. W Ewangelii świętego Mateusza czytamy: a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Biblia ukazuje również cel owego związku. Niech będą płodni i niech czynią sobie ziemię poddaną. Oznacza to, że w cielesności człowieka ma swe zakorzenienie jedna z największych nadziei człowieka. Nadzieja na spotkanie z Bogiem rodziców i ich potomstwa w niebie. Czynić sobie ziemię poddaną znaczy przede wszystkim zbudować na tej ziemi dom, by tu wśród obcych żywiołów tego świata mogła zadomowić się ludzka wolność. Dla człowieka bowiem być wolnym na tej ziemi to być sobą u siebie. Człowiek powinien jednak również pamiętać, że jego prawdziwe mieszkanie znajduje się dopiero w niebie. Ziemski dom ma być znakiem, symbolem zadomowienia w Bogu. Miłość mężczyzny i kobiety wymaga troskliwej pielęgnacji. Pielęgnujemy miłość między innymi również poprzez medytację nad miłością. Mistrzowie życia duchowego polecają szczególnie medytację nad hymnem o miłości świętego Pawła. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Grzech pierworodny wprowadził głębokie zaburzenie w ludzką cielesność. Polega ono na oderwaniu cielesności od podstawowej nadziei, jakiej cielesność służy, nadziei potomstwa i domu. Ogołocona z nadziei i, co za tym idzie, miłości, cielesność została oddana w niewolę pożądliwości i wszystkim w niej zakorzenionym lękom. Jakieś obce prawo zamieszkało w ciele. Celem rozkoszy stała się sama rozkosz. Miłość nie otwiera już człowieka na innego, Boga i bliźniego, którzy są poza człowiekiem, ale zmusza go do tego, by zalękniony kręcił się wokół samego siebie. To, co wtedy nazywamy miłością, nie jest już cierpliwe, nie jest łaskawe, lecz pełne zazdrości i pychy. Na każdym kroku szuka swego, dopuszcza się bez wstydu, nie jest w stanie przetrzymać najmniejszych trudności, wciąż unosi się gniewem, jest pamiętliwe i zasmucone prawdą o ludzkiej dobroci. Ale bo też
miłość nie jest już miłością, lecz co najwyżej uciechą zaspokajania pożądań. U podstaw owej uciechy leży lęk przed potomstwem. Człowiek chciałby mieć drugiego bez odpowiedzialności za niego i za potomstwo. Bliźni jest tu dosłownie drugim, ponieważ tym pierwszym jestem ja. Mężczyzna i niewiasta nie są mężem i żoną, lecz co najwyżej partnerem i partnerką w związku, który niezależnie od tego, jaką mu nadać nazwę, nie jest rodziną człowieka. Miłość stała się pozorem miłości, zachowania erotyczne zaś grą pozorów. Kościół uczy, że tak zwany grzech cielesny ma w sobie coś głęboko nienaturalnego. Człowiek stara się popłynąć pod prąd dążeń swej ludzkiej natury. Nie chodzi zatem o jakiś zewnętrzny zakaz, lecz rzeczywiste, obce prawo, które wtargnęło do wnętrza człowieka. Naruszona zostaje natura jakiejś sprawy, sprawy ważnej, dotykającej człowieczeństwa człowieka, jego wolności i zadomowienia. Następuje uprzedmiotowienie drugiego. Mam drugiego, jak się ma narzędzie do zaspokajania potrzeb. Grzech cielesny, lęk przed potomstwem, uprzedmiotowienie może prowadzić nawet do przerwania poczętego już życia i do powstania cywilizacji śmierci. Współczesny człowiek stara się zapobiegać poczęciu za pomocą rozmaitych środków technicznych. Kościół jest i temu przeciwny, ponieważ sprawą, o którą chodzi, nie jest pewność lub niepewność poczęcia, lecz podstawowe otwarcie się na innego, wpisane w naturę erotyzmu. Tak więc, robiąc rachunek sumienia ze spraw erotyzmu, pytamy, czy obce prawo nie stało się moim prawem. I raz jeszcze pochylamy się w medytacji hymnu świętego Pawła. Dobro wspólne. Nikt nie jest samotną wyspą. Żyjemy we wspólnocie. Losy wspólnoty są również naszymi losami. Troska o dobro wspólne wyraża się głównie przez udział we władzy. Może to być władza gospodarcza lub władza polityczna. W obydwu przypadkach sytuacja każdego jest taka, że rządzi i jest rządzony. Ewangelia widzi rządzenie jako formę służby. Lecz kto by między wami chciał być wielki, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Zarys dobra wspólnego pojawia się już w nauczaniu świętego Jana Chrzciciela. Ludzie pytali Jana, co mają czynić. On odpowiadał: kto ma dwie suknie, niech jedną odda temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Celnikom mówił: nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Żołnierzom powiedział: nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Z kolei Chrystus, zapytany o płacenie podatków, odpowiedział: oddajcie, co cesarskie cesarzowi, a co boskie Bogu. Święty Paweł pisał: każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Swoje uwagi na temat władzy kończy następująco. Oddajcie każdemu to, co się mu należy. Komu podatek — podatek, komu cło — cło, komu uległość — uległość, komu cześć — cześć. Zalecenia te nie wykluczają dążeń do zmiany i polepszenia władzy. Władza wprawdzie pochodzi od Boga,
ale nie od Boga pochodzi przemoc władzy i nie od Boga pochodzą nadużycia władzy. W sprawie dobra wspólnego mamy dwa drogowskazy. Drogowskaz sprawiedliwości i drogowskaz prawdomówności. Drogowskaz sprawiedliwości mówi: każdemu to, co mu się słusznie należy. Dotyczy on przede wszystkim dziedziny gospodarczej. Reguluje stosunki między pracodawcami i pracobiorcami. Idzie nie tylko o to, by pracodawca nie wyzyskiwał pracobiorcy, ale i odwrotnie, by pracobiorca nie wyzyskiwał pracodawcy, wyłudzając od niego wynagrodzenie za złą pracę. Do tego dołącza się drogowskaz prawdomówności. Nie będziesz dawał fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Drogowskaz ten jest szczególnie aktualny w systemach demokratycznych, gdzie władzę osiąga się poprzez wybór. Każdy wybór jest poprzedzony agitacją. Agitacja także musi być poddana regułom moralności, zwłaszcza zasadzie prawdomówności. Każdy, także przeciwnik polityczny, ma prawo do czci i szacunku. Nie osiąga się władzy przez posądzenia, oszczerstwa, pomówienia, ani przez składanie próżnych obietnic. Kłamstwo polityczne nie przestaje być kłamstwem przez to tylko, że jest polityczne. Trzeci kierunek. Stosunek do samego siebie. Wyznacznikiem tego stosunku są słowa Chrystusa. Kto chce zachować życie, ten straci życie, a kto straci życie, ten zachowa życie. Człowiek jest jak obumierające ziarno, które kiełkując coś traci i coś odzyskuje. Tak dojrzewa do Królestwa Niebieskiego. Miłość człowieka do siebie samego jest zarazem miłością jedynego w swoim rodzaju, niepowtarzalnego obrazu i podobieństwa Boga, jakie każdy nosi w sobie. Urzeczywistniamy tę miłość jako naśladowanie Chrystusa. Czy jednak obowiązek naśladowania Chrystusa i obowiązek bycia sobą nie są ze sobą sprzeczne? Naśladując innego, nie jestem sobą, lecz innym, tym, kogo naśladuję. Im bardziej cię naśladuję, tym bardziej jestem tobą, a nie sobą. Jeśli mam zachować tożsamość, nie mogę naśladować, lecz muszę być wierny sobie. Do tego dochodzi jeszcze jedno niebezpieczeństwo. W naśladowaniu bardzo łatwo przekroczyć pewną granicę i popaść w udawanie, a nawet parodiowanie. Zamiast chrześcijanina, który naśladuje Chrystusa, mamy wtedy chrześcijanina w cudzysłowie, który parodiuje Chrystusa, kompromitując siebie i swą wiarę. Trzeba wyjaśnić dwa pytania. Co znaczy być sobą oraz co znaczy naśladować? Nie można podać definicji bycia sobą. Jedno wydaje się jednak pewne. Bycie sobą ukazuje się zawsze w wymiarze dobra. Jest jednym ze sposobów przejawiania się dobra między nami. Być sobą to być dobrym na swój szczególny, niepowtarzalny sposób. Można również powiedzieć, być sobą to być wolnym na swój sposób. Bycie sobą buduje się bowiem ze splotu wolności i dobroci. Dobro nie istnieje inaczej, jak tylko jako konkretna dobroć i wolność konkretnego człowieka. Być złym to nie być do końca sobą, lecz pozwolić na to, by nas poniosły obce nam żywioły. A jak się sprawy mają z naśladowaniem? Naśladowanie jest przeniesieniem pojęcia z dziedziny sztuki na dziedzinę wychowania. Grecy mówili, że na przykład taniec jest naśladowaniem muzyki. Muzyka potrzebuje do swego istnienia czasu. Taniec — przestrzeni. Jak można
przełożyć czas na przestrzeń? Jak można znaleźć podobieństwo? A jednak artysta tancerz potrafi. Tańcząc, kroczy niejako po śladach muzyki. Coś podobnego ma się dokonać w religii, w naśladowaniu Chrystusa. Chrystus jest jakby muzyką, która brzmi przez wieki i pociąga ludzi do szczególnego tańca. Ludzie patrzą na was i chwalą Boga, który jest w niebie. Troska o siebie ma także swą drugą, negatywną stronę. Sumienie ostrzega nas, mówiąc, nie marnuj siebie. Pamiętamy przypowieść o talentach. Bóg ubogacił nas rozmaitymi talentami, abyśmy, rozwijając je, mogli służyć innym. Czy nie marnujemy darów Bożych? Czy nie marnujemy siebie? Czy nie narażamy na szwank zdrowia i życia? Czy nie popadamy w nałogi, z których trudno nam się wygrzebać? Alkohol, nikotyna, narkotyki, brak snu i mądrego wypoczynku. Bycie sobą, autentyzm, to po prostu szczerość. To prawda wcielona w człowieka. Jestem, jaki jestem. Znam swoje miejsce wśród ludzi i ani się nie poniżam, ani nie wywyższam. Nie wchodzi się do nieba w cudzym przebraniu. Zaczęliśmy tę medytację nad sumieniem od pytania o wolność. Czy jesteśmy wolni? Wiemy, że nie zawsze i nie wszędzie. Wiele w tym życiu musimy, ale nie musimy czynić zła. A jeśli nawet jakaś siła, jakiś strach zmusza nas do czynienia zła, to nie zmusi nas do tego, byśmy tego zła chcieli. Tym bardziej nie zmusi nas do tego, abyśmy trwali w tym chceniu. W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa. Koniec rozważań księdza Józefa Tischnera. Pomoc w rachunku sumienia. A teraz do końca ścieżki myśli wyszukane Józefa Tischnera w wyborze Wojciecha Bonowicza. Są dwa punkty otwarcia się na Boga. Jedni potrzebują do tego nieszczęścia, inni przeciwnie, smaku szczęścia. Pierwsi szukają Pana Boga, aby wyratował ich z opresji, drudzy, aby go sławić, wyrazić mu wdzięczność za wspaniałość istnienia. Wielka teologia wyrasta z tego drugiego motywu. Jest teologią wdzięczności. W dialogu Boga i człowieka jest tylko tyle światła, ile wymaga wybór. A poza tym jest ciemność. Ona nawet musi być, bo inaczej nie byłoby wolności. A wolność być musi. Jeżeli ma powstać wierność, musi być wolność. Dialog wiary toczy się na poziomie wierności, a nie pewności. To ideologia uważa, że gdy będą pewni, to będą również wierni. Gdy poddają krytyce pewność w religii, nie chcę nikomu podpalać nieba, co najwyżej kawałek słomy nad głową. Łaska to wdzięk, gracja. Człowiek działa pod jej wpływem dlatego, że pociąga go wdzięk dobra, a nie dlatego, że pcha go do działania jakaś nieprzezwyciężalna siła. Kiedy przez drogę idzie wdzięk w postaci ładnej dziewczyny, jest to właśnie metaforą łaski. Nie wiadomo, skąd się wzięła, nie wiadomo, dokąd idzie, a zmienia sens otaczającego ją świata. Żyjąc na ziemi i z ziemi, człowiek znajduje się między obietnicą a odmową. Nie doświadcza ziemi w sposób czysty, nie widzi jej i nie dotyka jako takiej, lecz przez tajemniczą odmowę lub tajemniczą
obietnice. Współczesna cywilizacja techniczna sprawia, że stajemy się istotami coraz bardziej otępiałymi na drugich, coraz mniej rozumiejącymi drugich, coraz bardziej w ucieczce od ich konkretnych bólów. Ślepnąc na człowieka, staramy się przynajmniej pamiętać o zasadach postępowania wobec niego. Wierność wobec zasad ma nam zastąpić wierność, jaką winniśmy człowiekowi. Kiedyś miłość bliźniego wyrażała się w poleceniu – nie będziesz zabijał nieprzyjaciół. A teraz do tego przykazania doszło nowe – będziesz rozumiał nieprzyjaciół. Musisz rozumieć, bo nieprzyjaciel ma ci bardzo dużo do powiedzenia o tobie samym, o twojej własnej sytuacji. Wolność nie może nigdy być wartością absolutną. Pozór absolutnego charakteru czerpie ona stąd, że jest koniecznym warunkiem urzeczywistnienia innych absolutnych wartości, wśród nich także człowieczeństwa. Z tego gruntu wyrasta podstawowe pytanie współczesności. Co jest tą wartością, dla której usprawiedliwiona jest swobodna utrata wolności? W imię jakiej wartości wolność człowieka ma się przekształcić w poświęcenie? Tak jak prawda jest dla człowieka kluczem do świata, tak wolność jest kluczem, który wartości otwiera drogę w głąb człowieka. Wolność jest najpierw i przede wszystkim sposobem istnienia dobra. Żaden byt jako byt nie jest wolny, lecz musi być poddany koniecznościom, które są w nim i poza nim. Jedynie dobro jest wolne, jest transcendentne w stosunku do bytu. Człowiek może być wolny i transcendentny, o ile może mieć udział w tym, co dobre. Ale mieć udział w tym, co dobre, znaczy wybrać to, co dobre. Nasza wolność przez nasze doznanie odpowiedzialności wiąże nas nieustannie z Bogiem. W niej to ostatecznie została zaczepiona pajęczyna, po której sączyć się będzie w nasze wnętrze piekło albo niebo, śmierć lub życie, dobro lub zło. Wolność polega na tym, że wznoszę się ponad uwarunkowania, że staję się suwerenem, zyskuję autonomiczność. Sumienie jest jakby gadającą wolnością. Miłość skazuje człowieka na ogołocenie, rezygnację, na przedsmak jakiegoś unicestwienia. Miłość do osoby jest łaską. Miłość to akt decyzji, wyboru, uznania za swoje. Dobrze wyraża to mądrość zawarta w prostym ludowym języku. Na żonę albo na męża używa się określenia moja, mój. Sens tych słów jest bardzo głęboki. Nie opisują one wspólnych uczuć, ale przynależność, piękną przynależność. I nawet gdy mąż mówi, a pokłóciłem się z moją, to ta mojość pozostaje. W człowieku są ogromne pokłady heroizmu, pod jednym warunkiem, że służy on nadziei. Człowiek jest zdolny do największych ofiar, jeżeli widzi, że to ma sens. Rozwiązania heroiczne są trudne, ale trudne dlatego, że proste, a prostych rzeczy się często nie zauważa. Mogą być różne koncepcje nadziei, mniej lub bardziej pełne. Wybór nadziei niepełnej jest upadkiem sposobu bycia człowieka. Heroizmem jest wierność nadziei podstawowej. Nie sztuka się buntować przeciwko światu, przeciwko deszczowi, kiedy leje, i słońcu, kiedy praży. Sztuka buntować się przeciwko swoim ograniczeniom w imię przekroczenia własnych granic.
Dobroć zawsze rodzi się w bólu. Kto się lęka bólu, ten wcześniej czy później popadnie w kompromis ze złem. Lęk przed śmiercią wcale nie jest największym lękiem. Ludziom, którzy przeżyli wojnę, nie należy mówić o lęku przed śmiercią, bo nie ten lęk jest najważniejszy. Myślę wręcz, że jest to lęk wyuczony w kulturze pokojowej. Większym lękiem napawa człowieka możliwość utraty honoru, zdrady, niesprostania powierzonemu zadaniu. Nie jest wolny człowiek, który nie potrafi przyznać się do winy. Nie jest wolny naród, który nie potrafi wysłuchać wyznania win i uczynić takiego wyznania. Nic tak nie krępuje wolności, jak wina nienazwana i niewyznana. Mój główny zarzut przeciwko proponowanym formom dekomunizacji brzmi: dekomunizacja nie trafia w komunizm. Intencją moją nie była i nie jest obrona komunizmu. Intencją moją jest ostrzeganie przed strzelaniem Panu Bogu w okna. Tam, gdzie jest ciężko chory, nawet zwykłe poprawienie poduszki coś znaczy. Z drugiej jednak strony jest coś niepokojącego w tym, gdy uzdrowiciele poprawiają poduszkę w mniemaniu, że dzieje się cud. Chrześcijaństwu w Polsce nie grozi dziś ani laicyzm, ani ateizm, przynajmniej na razie, ale parodia religii. Nasze dzisiejsze duszpasterstwo jest poddane dwuprzeciwnym siłom. Jednej, dla której chrześcijanin ma być przede wszystkim znakiem sprzeciwu wobec upadłego świata, i drugiej, dla której chrześcijanin ma być otwarty na świat, by móc czytać pojawiające się w nim boskie znaki czasu. Kto pragnie być znakiem sprzeciwu wobec świata, ten musi przyjąć, że świat jest zły, a ludzkość na nim żyjąca to masa damnata, tłum skazany na potępienie. Kto wierzy, że wszystko jest znakiem czasu, ten może zupełnie zatracić krytyczny dystans wobec świata niesiony przez samą Ewangelię. Sprzeczne dążenia sprawiają, że polski duszpasterz raz poczuje się jako istota przepędzana z tego świata do zakrystii, a kiedy indziej jako istota wypędzana z kościoła we wszystkie piekielne miejsca tego świata. W moim życiu filozoficzno-kapłańskim nie spotkałem kogoś, kto stracił wiarę po przeczytaniu Marksa, Lenina, Nietzschego. Natomiast na kopy można liczyć tych, którzy ją stracili po spotkaniu z własnym proboszczem. Jest to bardzo przykre zjawisko, kiedy lekarz zaraża chorego. Jest w tym też komponent lęku. Ludzie boją się ludzi i lęk udziela się też duchowieństwu. Ale gdybyś człowieku chciał to zmienić, to zastrzelą, zjedzą, bo twierdzą, że to jest najlepsza metoda walki ze zgorszeniem. Są dwa rodzaje duszpasterskiej odwagi. Jest odwaga, która śmie wytknąć człowiekowi jego grzech, i jest odwaga, która śmie pokazać grzesznikowi wielkość miłości Boga. Najczęściej spotykamy w kościołach pierwszą odwagę. Człowiek jest mieszaniną pszenicy i konkolu, dobra i zła. Kapłan, który widzi tę mieszaninę, może wołać: rzuć ogień, albo może wołać: Boże, powstrzymaj swój gniew. Może jest tam 10, a może 5% uczciwości. Nie ma dnia, by kapłan nie stawał przed takim wyborem. Kapłańskim losem jest szczególne albo-albo. Albo być oskarżycielem człowieka, albo obrońcą człowieka. W dzisiejszym życiu można by pokazać bardzo wiele przykładów identyfikacji apostoła z Bogiem i wzywania: Panie, Ty widzisz, a nie grzmisz. Jest może mniej ważne, co się dzieje na zewnątrz, ale to, co się dzieje w duszy takiego człowieka,
który we własnym poczuciu stał się bóstwem czy bożkiem, to już jest wielki dramat. A przecież w jakimś sensie to właśnie chrześcijaństwo tę myśl mu podsunęło. W ewangelicznym kapłaństwie nie chodzi o to, ile ognia potrafi kapłan ściągnąć z nieba na głowy grzeszników, ale o to, za iloma potrafi nadstawić karku. Ewangeliczne kapłaństwo dopełnia się na krzyżu. Wstawiennictwo słowne staje się rzeczywistą śmiercią za grzeszników. Wydaje się wtedy, kapłan przegrał. Dlaczego Bóg nie spalił tego miasta? A może jednak nie przegrał? Jak mógł przegrać, skoro przez tę śmierć, sama śmierć stała się złudzeniem śmierci? Jestem bardzo ortodoksyjny, ale więcej wierzę. Ortodoksja to miejsce wiary, miejsce przekonania. To miejsce, w którym moje przekonanie jest tak mocne, że nikt mnie z niego nie wykopie. Czy moja ortodoksja, miejsce mojej wiary jest w domu, który się nazywa Kościołem? Nie mam co do tego cienia wątpliwości, bo ja wiary nie nabyłem, ja ją wyssałem, nawdychałem. To jest mój dom do tego stopnia, że nawet gotów jestem wyrzucać za drzwi. Tylko z przyzwoitości nie dowodzę moim przeciwnikom, że nie są ortodoksyjni. Kiedy patrzę na moją robotę jako księdza i filozofa, wtedy łapię się na tym, że przez te kilkadziesiąt lat pracowałem głównie nad ludzką nadzieją. Nad miłością innych człowiek nie pracuje, bo każdy sam musi pracować nad swoją własną miłością. Prawdę powiedziawszy, nad wiarą też nie ma co pracować, bo to jest łaska Boża, albo komuś dana, albo niestety nie dana. Natomiast nad ludzką nadzieją, od przedszkolaka, ucznia, aż do dorosłego, w rozmaitych sytuacjach, na rozmaitych życiowych zakrętach, wciąż trzeba pracować. Kiedyś miałem kazanie dla przedszkolaków i zadałem im pytanie, bo akurat było święto Jana Kantego, profesora uniwersytetu. Czy trudno być profesorem uniwersytetu? O, strasznie trudno, powiedziały dzieci. Dlaczego? Pytam, a jeden chłopiec odpowiedział, bo taki to musi zawsze mądrze gadać. I to jest mój słaby punkt, niestety. Kiedyś uprawiałem taternictwo i miałem zwyczaj chodzić po drogach, którymi inni nie chodzą, i utrzymywać równowagę w miejscach, w których inni spadają. Czasami się śmieję, że najpierw jestem człowiekiem, potem filozofem, potem długo, długo nic, a dopiero potem księdzem. Chciałbym, żeby mnie postrzegano jako kogoś, kto proponuje pewien typ myślenia. Nawet wolałbym, żeby najpierw widziano mnie jako myśliciela, a dopiero na drugim miejscu jako księdza duchownego, który składa ofiarę. Chciałbym przede wszystkim reprezentować szeroki horyzont myślenia chrześcijańskiego. Były to myśli wyszukane Józefa Tischnera. Nagranie studia książki mówionej Zakładu Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie, czytał Ksawery Jasieński, realizacja Romana Powały.